Zadanie 33 za 4 punkty z matury 2012. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD i wierzchołku S trójkąt ACS jest równoboczny i ma bok długości 8. Oblicz sinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa. Zobacz rysunek. Mamy rysunek do zadania. Celem naszego zadania jest obliczenie kąta alfa, czyli kąta zawartego między wysokością ściany bocznej a płaszczyzną podstawy. Zaznaczmy przekrój dany w zadaniu, który jest trójkątem równobocznym. Jest to trójkąt ACS, ACS i wszędzie każda krawędź jest równa 8 jednostek. Przerysujmy ten trójkąt równoboczny na zewnątrz i zauważ, można w łatwy sposób obliczyć wysokość tego trójkąta równobocznego, która jest jednocześnie wysokością ostrosłupa. Wzór na wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastek z 3 na 2. W miejsce literki A wrzucamy właśnie ósemkę, czyli mamy 8 pierwiastek z 3 przez 2, 2 i 8 się skraca, 4 pierwiastek z 3. Zerknijmy teraz na nasz kąt alfa. W jaki sposób możemy obliczyć sinus tego oto kąta? Warto dorysować także tutaj jakiś trójkąt prostokątny, aby obliczyć sinus tego kąta. Widzimy, że potrzebujemy takiego trójkąta niebieskiego, aby obliczyć nasz sinus. I zauważmy, w momencie obliczenia wysokości trójkąta równobocznego automatycznie obliczyliśmy także dłuższą przyprostokątną tego oto trójkąta. Aby obliczyć sinus, potrzebujemy jeszcze przeciwprostokątnej. Ale zanim obliczymy przeciwprostokątną, wróćmy do naszego głównego rysunku i obliczmy krawędź podstawy, a w podstawie wiemy jest kwadrat. W podstawie jest kwadrat, to jest przekątna w kwadracie. Ta przekątna kwadratu jest równa 8. Boki, wiadomo, w kwadracie równają się AA, a przekątna wyraża się wzorem A pierwiastek z 2. Ale my mamy tę przekątną, przecież ona jest równa 8. Zatem otrzymujemy wzór równa się 8, czyli wzór na przekątną równa się 8 jednostek. Z tego równania bardzo szybko obliczymy literkę A. Dzielimy równanie na pierwiastek z 2. Otrzymujemy A równa się 8 przez pierwiastek z 2. Należy licznik i mianownik pomnożyć przez pierwiastek z 2 w celu likwidacji niewymierności z mianownika. I mnożymy licznik przez licznik, mianownik przez mianownik. Tutaj pierwiastki się redukują, zostaje dwójka. 2 i 8 się skraca i otrzymujemy 4 pierwiastek z 2. Jest to krawędź naszego kwadratu, który jest w podstawie ostrosłupa. I zauważ, jeżeli odcinek AB jest równy 4 pierwiastek z 2, to podstawa tego niebieskiego trójkąta, krótsza przyprostokątna, jest równa połowie tej odległości, czyli 2 pierwiastek z 2. Mając dwie przyprostokątne w tym niebieskim trójkącie łatwo obliczyć przeciwprostokątną C stwierdzenia Pitagorasa. Dodajemy z kwadratami dwie przyprostokątne. Widzisz, przyprostokątna jedna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna również do kwadratu. I liczymy. 4 do kwadratu to 16. Kwadrat z pierwiastkiem się redukuje. Wychodzi nam trójka plus 2 do kwadratu to 4, kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, to 2. C kwadrat przepisujemy. Wykonujemy mnożenie 1 plus mnożenie drugie równa się C kwadrat, dodajemy liczby. Otrzymujemy C kwadrat równa się 56. Teraz kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby. Otrzymujemy C równa się pierwiastek z 56. Możemy to rozłożyć na dobry iloczyn, czyli na taki, w którym jedna liczba się całkowicie pierwiastkuje, albo zrobić to przez tak zwaną kreskę, czyli rozkładamy 56 na iloczyn liczb pierwszych. 56 na 2, 28,
dzielimy na 2, 14, na 2, 7. 7 dzieli się już tylko na 7 i równa się 1. Zatem 56 rozłożyliśmy na iloczyn liczb pierwszych. 2 razy 2 to jest 4, a pierwiastek z czwórki to jest właśnie dwójka. Pozostałe dwie liczby są bez pary, czyli nie można nic tutaj zrobić, więc otrzymujemy, że wynikiem naszym jest liczba 2, to jest ta dwójka wyłączona przez znak pierwiastka i 2 razy 7, 14 pod pierwiastkiem. Czyli przeciwprostokątna C to jest 2 pierwiastek z 14. Teraz przejdźmy już do obliczenia samego sinusa alfa. Mamy nasz trójkąt, z którego będziemy liczyć sinusa i przypominamy, że sinus jest to stosunek, czyli dzielenie przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, a naprzeciwko kąta alfa leży 4 pierwiastek z 3 do przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna to jest 2 pierwiastek z 14. A więc mamy, tak jak wspomniałem, 4 pierwiastek z 3 przez 2 pierwiastek z 14. Możemy jeszcze 2 i 4 skrócić, czyli tu nam zostaje dwójka, widzisz? Należy jeszcze usunąć niewymierność z mianownika, gdyż wyniki zawsze podaje się z reguły bez pierwiastka w mianowniku. Więc mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 14 i teraz wymnażamy licznik przez licznik, mianownik przez mianownik. Tutaj 2 zostało przepisane, 3 razy 14 to 42, a pierwiastek z 14 razy pierwiastek z 14 to 14. Pierwiastki się redukują. Tutaj jeszcze skrócimy 2 i 14. W mianowniku będzie 7, czyli pierwiastek z 42 przez 7. Jest to nasz szukany sinus kąta alfa.